Witamy słuchaczy Radia Pasta. Niech latający potwór spaghetti będzie z wami. W tym tygodniu na antenie Radia Pasta zaczynamy publikację felietonów. Na początek imitujemy felieton brata Empelona pod tytułem Homo Naledi. Brat Empelon jest zdalnie przez komunikator internetowy z nami w studiu. Cześć. Cześć, witamy brata Empelona. Witam wszystkich serdecznie. Ponadto w studiu gościmy siostrę Asię. Witam wszystkich słuchaczy. Ja się nazywam Waldek, a brat Empelon nazywa się Mirek. Dzisiaj porozmawiamy na tematy, które w treści swojego felietonu zawarł brat Empelon. Nie będziemy wyjaśniać nazwy Homo Naledi, gdyż to można wysłuchać w treści felietonu. Proponuję więc na początek wysłuchanie w ogóle całości felietonu, a czyta nasz niezawodny lektor o pseudonimie Kurt. Homo Naledi. Niedawno cały świat naukowy oraz niektóre media obiegła sensacyjna wiadomość. Amerykański naukowiec Lee Alberger odkrył w 2013 roku szczątki nieznanego wcześniej gatunku człowieka – Homo Naledi. Naukowcy ustalili, że gatunek ten potrafił posługiwać się ogniem oraz grzebał swoich zmarłych. Natomiast jeszcze nie ustalono, kiedy dokładnie żył oraz czy był naszym bezpośrednim przodkiem, takim prapradziadkiem, czy raczej boczną gałęzią naszego rodu, czyli praprawujkiem. Odkrycie Homo Naledi ma swoje reperkusje w różnych religiach. Ostatnio w kościele katolickim zaczynają pojawiać się głosy, że teoria ewolucji nie jest sprzeczna z ich religią. Głosiciele tej tezy twierdzą, że ewolucja była narzędziem Boga w trakcie stwarzania świata. Ci, którzy tak głoszą, zapewne mogą liczyć na nagrodę Templetona, przyznawaną za pozorne zacieranie sprzeczności pomiędzy religią i nauką. Pokusa jest duża, bo ta pseudonaukowa nagroda jest nominalnie wyższa od Nagrody Nobla. Oczywiście, jeśli chodzi o prestiż, to jest jej przeciwieństwem. Jednak głosiciele tezy kreacjonistyczno-ewolucyjnej prędzej czy później muszą zmierzyć się z pytaniem, jak to się stało, że ich Bóg stworzył kilka gatunków człowieka. Eksperymentował? Za pierwszym, drugim i trzecim razem mu nie wyszło? Patrząc na współczesnych ludzi, można dojść do wniosku, że po kolejnej porażce dał sobie spokój. Można też przyjąć, że Homo Naledi to nie człowiek, a małpa. Jednak czy małpa posługująca się ogniem i grzebiąca swoich zmarłych różni się czymkolwiek poza urodą od człowieka? A może chrześcijański Bóg stworzył Homo Naledi na swój obraz i podobieństwo, a ten zaczął potem ewoluować kolejno w Homo habilis, Homo erectus i wreszcie w Homo sapiens? Może. Ale jak ktoś zada sobie trud sprawdzenia w internecie, jak wyglądał Naledi, to chyba nie będzie chciał głosić poglądu, że ten brzydal jest stworzony na podobieństwo jego Boga. Zupełnie inaczej odkrycie Homo Naledi koresponduje z wierzeniami Pastafarian. No bo jeśli my, Pastafarianie, wierzymy, iż latający potwór spaghetti lubi dla żartów podrzucać dowody na istnienie ewolucji, to powinniśmy oczekiwać, że od czasu do czasu takie podrzucone dowody zostaną odnalezione. Być może potwór, obserwując naukowców wciskających się w wąskie szczeliny jaskiń w poszukiwaniu jakichś szczątków, postanowił wynagrodzić ich trud. Już oczami wyobraźni widzę, jaki ma ubaw, gdy teraz ci sami naukowcy pękają z dumy, bo o ich odkryciu bębnią wszystkie media na całym świecie. W tym kontekście ciekawi fakt, że nie ustalono jeszcze, z jakiego okresu pochodzą odnalezione szczątki. 2 lata badań, w czasach, gdy nowoczesne techniki datowania są dostępne na wyciągnięcie ręki i nic? Widzę tu mackę potwora, który, jak wiadomo, lubi pomieszać wyniki badań. Może w tym przypadku poszedł krok dalej i zamiast przestawić je na 2 miliony lat, czego spodziewaliby się badacze, przestawił je tak, że wynika z nich, iż Homo Naledi jest gatunkiem żyjącym współcześnie. Pewnie zrywa boki ze śmiechu, gdy widzi miny naukowców, odczytujących po raz 10 absurdalne, ich zdaniem, ale spójne wyniki kolejnych badań. A może faktycznie Homo Naledi jest współcześnie żyjącym gatunkiem? Na pozór wydaje się to absurdalne, bo wystarczy spojrzeć na rekonstrukcję jego wyglądu i od razu widać, że nawet PiS nie wziąłby go na swoje listy do Sejmu. Ale może już do Senatu? Tak. No bo zastanówmy się, Naledi przy wzroście 150 cm nie górowałby nad prezesem, co w tej partii byłoby mile widziane. Z kolei z mózgiem wielkości pomarańczy nie odstawałby od takiego na przykład senatora Koguta. Ubrać go w garnitur, zrobić fryzurę, przystrzyc brodę i wizualnie też niespecjalnie by się z pisowskiego tłumu wyróżniał.
Jeśli natomiast chodzi o zachowanie, to na pewno nauczyłby się żreć sałatki z plastikowego pudełka. Widzę jednak potencjalne problemy z akceptacją osobników z gatunku Homo naledi w szeregach PiS. Problemy te związane są z nazwą tego gatunku. Pierwszy problem polega na tym, że naledi jest homo. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić senatora Koguta akceptującego, że ktoś, kto obok niego siedzi, jest homo. A zrozumienie, że nie chodzi tu o orientację seksualną, na pewno przekracza jego możliwości. Zaraz wnosiłby interpelacje i zapytania, czy na przykład homo nie jest zaraźliwe. Drugi problem z nazwą wynika z tego, że naledi jest naledi, czyli gwiazda. Jak wiadomo, na firmamencie pisowskiego nieba może błyszczeć tylko jedna gwiazda. Niegdyś była to gwiazda podwójna, która z definicji jest układem SIG, dwóch gwiazd krążących wokół wspólnego środka masy. Dziś jednak mamy tylko jedną gwiazdę pierwszej światłości, a każda supernowa pojawiająca się w tej galaktyce szybko gaśnie i zamienia się w, nomen omen, czerwonego karła. I tak prezes musiał przeboleć, że ostatnio w celu wygrywania wyborów musiał zaświecić dwie nowe gwiazdy, które swoim blaskiem przyćmiewają, przynajmniej pozornie, jego blask. Czy zatem zgodziłby się przyjąć w swoje szeregi członka, który już w nazwie ma gwiazdę? Nie sądzę. Tym bardziej, że już mieliśmy podobny przypadek. Przecież prezes, kreujący się na Zbawiciela, pamiętacie hasło Jarosław Polskę zbaw? Nigdy nie przyjął w swoje szeregi posła, który co prawda mentalnie wpasowałby się tam idealnie, ale ma nazwisko tłumaczone jako syn Boga. I tak oto nauka, religia i polityka mieszają się ze sobą, tworząc kogel-mogel rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Autor: Brat Empelon. Czytał Kurt. Dziękujemy za wysłuchanie felietonu. Z nami jest autor felietonu, brat Mirek, zwany Empelonem. Mirku, w felietonie zaznaczasz, że nie ustalono, kiedy dokładnie żył Homo naledi, a przecież szacuje się okres jego życia 2-2,5 miliona lat temu. Tu jest drobna nieścisłość. Rzeczywiście nie ustalono jeszcze z pełną dokładnością, kiedy Homo naledi żył. Natomiast szacuje się na podstawie jego wyglądu, że wpasowałby się gdzieś tak pomiędzy Australopiteka a jakiegoś tam Homo erectusa, czyli powinien żyć gdzieś mniej więcej właśnie jakieś 2-2,5 miliona lat temu. Ale żadne badania tego jeszcze nie potwierdziły. To jest wyraźnie podkreślane przez naukowców, którzy prowadzą te badania, że oni jeszcze nie mają pewności co do tego wieku. No, nie będę tu wchodził w szczegóły. Parę metod, takich podstawowych metod datowania odpadło ze względu na w to miejsce, gdzie były te szczątki odnalezione, czyli one nie są gdzieś tam w kamieniu, tylko w sypkim materiale. Inne próby też zawiodły, ale oczywiście nauka dysponuje szeregiem metod, także liczymy na to, że jeszcze naukowcy ustalą, kiedy z całą pewnością ten Homo naledi po Ziemi chodził. Asia, pytanie? A no tak, no ja się tak zastanawiam, wiesz, bo najpierw mówisz w tym felietonie, mówisz, że latający potwór podrzuca dowody na ewolucję. No i tak się teraz zastanawiam, co z tymi dowodami, to znaczy co w ogóle z tą ewolucją i co z nauką w takim razie, jak pastafarianie mają w ogóle do tego podejść i jak to rozumieć, skoro potwór podrzuca dowody, to znaczy, że nauka jest fałszywa. Nie, nauka jest prawdziwa, ponieważ bada istniejące dowody. No tak. Natomiast czy te dowody są prawdziwe, czy są podrzucone przez latającego potwora spaghetti, no to już tego się nie da ustalić, tak? Nauka bada to, co jest. No tak. Dowody są. No tak, ale jeśli pastafarianie wierzą, że to są dowody podrzucone, czyli tak de facto wierzą w kłamstwo, jeśli wierzą w naukę, tak? I jednocześnie w latającego potwora spaghetti. To znaczy tak ogólnie patrząc, możliwości są trzy. Mhm. Albo nie ma żadnych dowodów na ewolucję. Mhm. Tak, i to jest taki pogląd, taki skrajnie kreacjonistyczny, no, reprezentowany gdzieś tam powiedzmy przez kreacjonistów. Tak zwanym pasie biblijnym, że w ogóle żadnej ewolucji nie było, to wszystko jednak jakaś ściema i nie ma na to żadnych dowodów. Mhm. A drugi, że są jednak dowody. No i tu jest oczywiście dylemat, czy te dowody, one są
tak jak to powiedziałaś, prawdziwe, czyli rzeczywiście pochodzą z faktu ewolucji, które zostały nam podrzucone. No tutaj, jeśli, zaznaczam jeśli, istnieje jakaś istota wyższa, która nie dość, że te dowody podrzuca, to na dodatek jeszcze czynnie ingeruje w proces badania tych dowodów, tak, na przykład przekręcając wyniki badań, no to ludzka nauka jest tutaj bezsilna. Nie jesteśmy w stanie określić, czyli właśnie czy te dowody są prawdziwe, czy są nieprawdziwe, ale to nie znaczy, że nie możemy ich badać. Mm-hmm. Chciałbym zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, czy ewolucja jest faktem takim naukowym, biologicznym, czy ewolucja to taka historyjka, którą wymyślił latający potwór spaghetti i ją rozbudował, to jest co badać. No tak, z pewnością, z tym, że wiesz, bada się po to, albo dzieło, jest to albo dzieło natury, albo dzieło jakiegoś boga, no w tym przypadku latającego potwora spaghetti. No tak, ale jest co badać. No tak, a nie uważasz, że to jest jakiś taki dysonans poznawczy, ponieważ bada się po to, żeby dotrzeć do prawdy, tak? Żeby znaleźć jakby, no, ostateczną jakby jakąś prawdę o świecie, tak? Jeśli my z góry zakładamy, my wiemy, czy wierzymy, że to jest wszystko podłożone, czyli właściwie tak naprawdę, no oczywiście można badać hobbystycznie, tak? Ale czy daje nam to jakąś satysfakcję z tego, że coś poznajemy, że mamy jakąś wiedzę, czy w ogóle jest sens, w ogóle się, że tak powiem, znaczy sens oczywiście jest zajmować się nauką, jak najbardziej, natomiast czy to jest po prostu dla nas miarodajne, czy w ogóle wartościowe, wartościowe bym powiedziała, czy to jest warte tego, nie? Właśnie problem, problem, nie? No tak, ale znaczy jest problem taki, że my nie wiemy w tym przypadku, co badamy, tak? Jeśli jest to dzieło potwora, to my tego nie wiemy. Ale załóżmy na chwilę, że rzeczywiście jest to dzieło potwora, tak? No to jeśli on zadał sobie tyle trudu, żeby tą ewolucję wymyślić, żeby te wszystkie dowody podrzucić, żeby ingerować tak stale, że na pewno to setki albo i tysiące naukowców w każdej chwili badają coś związane z ewolucją i on nad nimi czuwa, tak, tyle wysiłków to wkłada, tak, no to doceńmy ten jego wysiłek i skoro on nam to podaje, no to zerknijmy na to. Czyli mówisz, że no w sumie potwór jest dla nas łaskawy, ponieważ daje nam możliwość badania. Ja bym powiedziała bardziej, że on jest zachłanny i mówi, że nam nic nie powie na temat stworzenia świata, a wy sobie badajcie, ja wam tu podrzucę coś, tak, i sobie badajcie, a i tak się nie dowiecie, jaka jest prawda, nie? Także może w ten sposób to zrozumieć, nie? Tak, no ale tak czy inaczej jednak dowody są, tak? Aha, no nie, jasne, i jakby obowiązkiem nauki jest te dowody badać i wyciągać na ich podstawie wnioski. Jeśli kiedyś, hipotetycznie, tak, jakiś naukowiec badając te dowody stwierdzi, ups, ale ten dowód jest podrzucony przez istotę wyższą, tak? Oczywiście hipotetycznie, bo nie wyobrażam sobie, jakby to mogło, na jakiej podstawie mógłby to stwierdzić, ale załóżmy, że nauka tak się rozwinie, że odnajdzie ślad, tak, makaronowej matki w tych dowodach. Potwora. Tak, manipulacji. No to jesteśmy bliżej prawdy, czy nie jesteśmy? No jesteśmy właśnie o tym. No właśnie, żeby do tego dojść, musimy to badać. No zgadza się. Innego wyjścia nie ma. Tu się zgadza. Innego wyjścia nie ma. Poza tym to jest tylko religijna hipoteza, że te dowody podrzuca latające pod spaghetti. My jako pastafarianie w to wierzymy, ale oczywiście to jest tylko wiara. No absolutnej pewności nie mamy. Można by powiedzieć, że w jakimś stopniu jesteśmy agnostykami takimi właśnie w kwestii ewolucji. Chciałbym jeszcze przypomnieć wam, tak może was pogodzę, że naszym jedynym dogmatem jest to, że nie mamy żadnych dogmatów. Czyli niektórzy pastafarianie mogą w to wierzyć, a niektórzy pastafarianie czyli mogą nie muszą, można być ewolucjonistą i pastafarianinem jednocześnie. Oczywiście. Ja nawet uważam, że można być ateistą i pastafarianinem, no ale to nie jest temat dzisiejszej dyskusji. A propos tej nagrody Templetona, nie wiem, znaczy zadałam sobie trochę trudu, poszukałam, co to takiego i generalnie, no ja wiem, że Richard Dawkins się wyśmiewa
krytykuje, ale... Może, przepraszam, że wejdę w słowo, ale może nie tylko Richard Dawkins, ale chyba cały normalny świat naukowy z tego się śmieje, bo to jest kierowanie nauki na jakieś zupełnie dziwne tory i przyjmowanie jakichś niesamowitych kryterii, tak? Nauka opiera się o jakieś konkretne kryteria, które są przyjęte. Zauważ, że tam laureatami tej nagrody jest bardzo dużo naukowców. Są fizycy, są kosmologowie, astronomowie. Ale pierwszym laureatem kto był w 1973 roku? No, Matka Teresa, zgadza się. Natomiast tak jakby nagroda ta ma być przyznawana ludziom, którzy no nie tylko zajmują się nauką, ale też jakby szukają odpowiedzi na te wielkie pytania tak zwane, nie? Czyli w sumie nie jest to nagroda naukowa, można powiedzieć, ale jakaś taka... To jest nagroda pseudonaukowa. Jeśli chodzi o tych naukowców... Ja bym nie powiedziała, że pseudo. Ja bym powiedziała, że to jest jakaś nagroda, nie wiem, kulturowa, no. Że ktoś, kto próbuje połączyć antropologię z nauką, tak? Czy odpowiedzieć na jakieś pytania dręczące ludzkość. Antropologia jak najbardziej jest nauką, to nie ma wątpliwości, tak, że... Tak, chodzi o ten aspekt antropologiczny, wiesz, nie? Że na przykład ktoś jest fizykiem, tak? Odkrywa jakieś tam różne rzeczy i jednocześnie wysnuwa z tego teorię jakby dotyczącą wszystkiego też, nie? Czyli no, wychodzi poza swoje, że tak powiem, kompetencje, ale próbuje jakoś tam no, połączyć te dwie rzeczy, tak? Ja myślę, że, bo tu ocieramy się, w ogóle cała ta nagroda Templetona, ona się ociera o takie próby połączenia tego, co jest, czego się połączyć według mnie nie da, czyli próby połączenia wierzeń religijnych z nauką. Znaczy, czy wierzeń konkretnie? Ja myślę, że chyba nie chodzi o konkretne wierzenia, tylko chodzi tu o jakiś taki, wiesz, metafizyczny ciągotyn człowieka i jakąś taką potrzebę wiary w transcendencję, czyli coś, co jest większe od nas, tak? A czy konkretnie, no nie wiem, nie będę się tutaj sprzeczać, ale no wiem, jest wyśmiewana, natomiast być może nie jest to aż taka śmieszna nagroda. Znaczy finansowo ona na pewno nie jest śmieszna, bo ona finansowo, tak jak wspominałem w felietonie, jest większa od nagrody Nobla. No tak, jest tak, tylko milion. Prestiż jest oczywiście odwrotnością nagrody Nobla. Tak, a ci naukowcy to bardzo często są naukowcy. Przypomnę, że wiele kościołów ma swoje instytuty badawcze, tak? gdzie bada się, ale bada się pod takim założeniem, bada się jakby przyrodę, bada się zjawiska, ale w takim założeniu, że w tym wszystkim musi uczestniczyć Bóg. Czyli w pewnym nastawieniu jakiś, już, tak? No. Tak. A nauka takie założenia powinna od razu odrzucać. Tak, prawdziwa nauka. Znaczy, wiesz, można by było dyskutować, czy jest możliwe w ogóle badanie bez nastawienia, nie? Bo to też jest problem naukowy i... No ale nie można badać czegoś tylko i wyłącznie przyjmując, że coś musi się dopasować do jakiegoś... Tak. Znaczy, jest coś takiego, bo w nauce jest coś takiego jak paradygmat, tak? I na przykład badając coś, my przyjmujemy, że ten paradygmat jest prawdziwy i właściwie nie badamy paradygmatu, tylko badamy jakieś inne zjawisko, ale powiedzmy, jak coś nam do paradygmatu nie pasuje, to możemy to zignorować. Tak, jako błąd powiedzmy, tak. Ale jeśli te wyniki nam ciągle wychodzą nie tak, tak, ciągle niezgodne z paradygmatem, to powinniśmy w tym momencie się zastanowić, powiedzieć uczciwie, to jest niezgodne z paradygmatem. Albo paradygmat jest błędny, albo my popełniamy jakiś błąd. Tak? Był niedawno, nie wiem, rok czy dwa lata temu, taki świetny przykład, kiedy naukowcy badający prędkość jakichś tam cząstek w jakimś akceleratorze, nie pamiętam dokładnie, stwierdzili nagle, że te cząstki pokonują jakąś drogę szybciej niż światło. Tak im wychodzi z badań. No, stwierdzili, że błąd pomiaru, że ten? Chyba tak. Powtórzyli badania, poprosili innych naukowców, powtórzyli to jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkaset razy i ciągle im wychodzi szybciej niż światło, tak? No ale no, niezgodne z paradygmatem, bo zgodnie z paradygmatem mówi, że światło jest tam, prawda, przez 300 tysięcy kilometrów na sekundę najszybsze, nic szybszego nie może, nic co ma masę nie może być szybsze, tak? No i upublicznili te swoje wyniki badań, ale nie jako sensację, że o, złamaliśmy paradygmat, tylko powiedzieli, no nie wiemy, dlaczego nam takie wyniki wychodzą. Niech inni naukowcy przyjrzą się naszej metodologii badań, naszym wynikom, tak? Niech znajdą błąd, albo zastanowią się, czy nie należy poprawić paradygmatu. No i okazało się, że jednak był popełniany błąd gdzieś tam w metodyce. Tak powinna wyglądać właśnie praca naukowca, nie? Zgadza się, czyli jest pewien paradygmat, on jest naruszalny, tak? Ale trzeba mieć silny...
czasem są, wiesz, nieświadome założenia też, nie? Że człowiek sobie nie zdaje sprawy z założeń, które posiada po prostu. Taka jest jego, wiesz, konstrukcja na dany czas, tak? Urodził się w danych czasach, w danym środowisku, więc nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale oczywiście ja rozumiem, że tutaj, ja też się z tym zgadzam, że nauka rzeczywiście tutaj dużym obiektywizmem się wykazuje. No, nauka wypracowała sobie przez te ostatnie 2 czy 3 wieki niesamowicie skuteczny sposób weryfikacji, tak? Bo to wielu osób ma wrażenie, że nauka jest, polega na tym, że jakiś naukowiec coś tam sobie zbadał, coś tam sobie ogłosił i to jest częścią, tak, i to już jest częścią nauki. Tak się kiedyś żartowało, że radzieccy naukowcy tam coś tam odkryli, tak? To tak nie działa. To tak zdecydowanie nie działa. To działa w ten sposób, że owszem, naukowcy coś badają, publikują wyniki badań, muszą opublikować metodologię, jak do tego doszli i świat naukowy może te badania powtórzyć, jeśli wychodzą im takie same wyniki, tak? No jeśli to, jest powtarzalność, to, nie? No. Tak, jeśli jest ta powtarzalność i jeśli jest to też ważny element kryterium falsyfikowalności, czyli jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby obalić daną teorię, tak? No jeśli nie uda się obalić, a inni naukowcy potwierdzają, to w tym momencie możemy mówić, że ta dana hipoteza, teoria staje się częścią nauki. Natomiast jeśli mówisz, że jest coś takiego, że z góry coś zakładamy, no to takie założenia owszem są, ale na etapie stawiania hipotezy, tak? I potwierdzania jej obalania. Oczywiście, żeby postawić hipotezę, to coś sobie zakładamy, ale nie trzymamy się tego jak pijane płotu, tak? Zakładamy po to, żeby to zbadać i albo potwierdzić, albo obalić, a nie po to, żeby potwierdzać. Natomiast wracając do głównego wątku, właśnie to łączenie religii i nauki wygląda w ten sposób, że stawia się niepotwierdzony paradygmat, że Bóg istnieje i ingeruje. Czy wychodzi się z takiego założenia, tak? Tak, i to jest takie założenie właśnie dane nam odgórnie i tego nie trzeba badać, tego nie trzeba potwierdzać, ale z tym się trzeba liczyć. Powiedzmy, że trochę mnie przekonałeś, aczkolwiek uważam, że takie nagrody jak najbardziej mogą sobie być i to nie jest jakiś problem. No tak samo jak mogą być na przykład nagrody dla najlepszych kabaretów, tak? Świetnie rozśmieszyli 200 ludzi, prawda, dajmy im nagrodę. No to tak samo tutaj ci naukowcy też rozbawiają wielu innych naukowców, tak? I publiczność gdzieś tam czytająca wyniki takich badań. Ja też mam z tego niezły ubaw, także proszę bardzo, ja im na to pieniędzy nie daję, tak? Oni sami to sobie finansują. Nie płacimy za to, więc może nie musimy, że tak powiem, tego aż tak strasznie krytykować. Znaczy, mamy prawo, oczywiście. To wygląda z twojej strony, tak? Z naszej, powiedzmy, tak? Ale ja myślę, że wiesz, no, ludzie potrzebują jednak połączenia czegoś takiego jak połączenie właśnie nauki, nauki i wiary, bo są wierzący, więc no, nie odbierajmy im tego, tak? Myślę sobie. Znaczy każda wiara wymaga też jakichś dowodów na istnienie tego, w co wierzysz. Starasz się przynajmniej w jakiś sposób to uwiarygodnić, tak? Dokładnie. No dobrze. No i ja uważam, że jedyną niekłócącą się jako tako z nauką, jedyną wiarą, która się jako tako nie kłóci z nauką, jest pastafarianizm. Nie wiem, czy dlatego, że on jest prawdziwy, czy dlatego, że on jest w miarę świeżą religią, tak? I dlatego dopasowaną do dzisiejszych czasów. Może za 2000 lat pastafarianizm będzie się kłócił z wiedzą naukową równie mocno, jak się kłócą inne wielkie religie. No więc tego właśnie. Nie... Dokładnie. Tego na dzień dzisiejszy te wierzenia pastafariańskie, jakie one, chociaż tak jak wspomnieliście bardzo słusznie, nie ma dogmatów, tak? Tutaj nie ma obowiązków coś wierzyć, ale powiedzmy, no to, co w ramach tej religii, w ramach tych wierzeń funkcjonuje, za bardzo z nauką się nie kłóci. A ja bym chciał przejść do teorii ewolucji i związku tego, co pisałeś. Zaznaczasz, że w Kościele katolickim ostatnio pojawiły się głosy, że teoria ewolucji nie jest sprzeczna z religią katolicką. Ale z tego, co ja pamiętam, i to już dawno nawet, w Kościele katolickim od dawna się wspomina o tym i zaznacza, że ewolucja nie jest przedmiotem sporu. Co innego na przykład Świadkowie Jehowy, którzy ewidentnie odrzucają ewolucję, ale nie Kościół katolicki. Powiedzmy uczciwie, że Kościół katolicki jest mocno w tej kwestii podzielony.
Czyli gdzieś tam z samej góry czasami przychodzą, czy od któregoś papieża, czy od kongregacji nauki wiary, przychodzą takie sygnały, że dwojakie, albo że ewolucja i religia, ta chrześcijańska rozumiana, tak jak rozumieją to katolicy, ona się idealnie łączy, komponuje, albo że w ogóle nie ma styku, to są w ogóle dwie różne dziedziny, nie pokrywające się magisteria, tak, że nauka zajmuje się tym, co jest tą rzeczywistością jakby namacalną, a religia tym, co jest rzeczywistością nienamacalną, tak? Ja uważam, że mamy co najwyżej rzeczy rzeczywiste i nierzeczywiste, tak? No ale no, załóżmy, że rozdzielają rzeczywistość na tą realną i tą nierealną, czy nienamacalną, nie wiem. Innym punktem widzenia jest taki, że to po prostu się gryzie, tak? Że jedno z drugim się gryzie, tak? I taki pogląd w Kościele katolickim też się znajduje, tak? Tutaj bez problemu znajdziemy, zresztą jak pisałem ten felieton, to zerknąłem, znalazłem takie dosyć duże opracowanie, nie pamiętam nazwiska księdza, który to pisał, który wytykał właśnie i to współczesny ksiądz żyjący dzisiaj w Polsce, tak? Ksiądz katolicki oczywiście, który wytykał błędy w rozumowaniu, że da się jakoś religię połączyć z ewolucją. Także Kościół katolicki jest podzielony w tej kwestii. Jedni duchowni twierdzą, że da się to jakoś pogodzić, a inni twierdzą, że nie da się tego pogodzić. Ja zgadzam się z opinią, że tego się pogodzić nie da. I to jest na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim takim głównym zarzutem, można oczywiście iść dalej w szczegóły, ale jeśli będziecie mieli ochotę, to możemy o tym porozmawiać głębiej, ale takim głównym zarzutem, takim głównym powodem, dlaczego to się nie łączy, jest to, że jeśli ewolucja rzeczywiście jest prawdziwa, tak, fakt ewolucji, to wówczas ktoś taki jak Bóg jest po prostu niepotrzebny w tym procesie. No, tak, to jest dodatkowe założenie, które, że tak powiem... Dodatkowe założenie, no, brzydwa Okhama mówi nam, że czyli narzędzie jak najbardziej naukowe, tak, z dziedziny logiki, mówi nam, że jeśli da się coś wytłumaczyć w sposób prosty, bez tworzenia dalszych, dodatkowych, niepotrzebnych bytów, no to należy to sobie wytłumaczyć w sposób prosty, tak? Natomiast tutaj, tak jak mówiłem, zakładamy, że owszem, no, znaczy ci właśnie pseudonaukowcy próbujący to jakoś połączyć, mówią, że owszem, no, biologia mogła wytworzyć ciało człowieka, ale nie mogła wytworzyć jego duszy. Przy czym samo pojęcie duszy oni sami sobie wymyślili, tak? I w tego człowieka wkomponowania. Znaczy mówię o duszy w sensie takim religijnym, tak? Chrześcijańskim. Bo wiesz, jako nieśmiertelna dusza, coś takiego. Bo powiem ci, bo to jest ciekawe, wiesz, mnie to trochę właśnie tak fascynuje, bo jak czytałam sobie o tym, kiedy się ukazało, wiesz, o pochodzeniu gatunków Darwina, to tak naprawdę w owym czasie wcale to nie wzbudziło jakichś kontrowersji i wręcz nawet jakiś pastor, jego znajomy, napisał do niego list, którym bardzo się cieszył, że w ogóle, że ten Bóg się okazał takim, wiesz, takim subtelnym kreatorem, nie? Że to nie, że stworzył od razu człowieka gotowego, tak? Już takiego, jak jest teraz współcześnie, tylko po prostu to wszystko miało jakiś taki właśnie swój plan, to się rozwijało powoli i tak dalej. I wiesz, i tak naprawdę w tamtym czasie to nie było, teoria ewolucji nie była postrzegana jako coś przeciwnego wierze. Ja myślę, że generalnie to, że teraz tak jest, to jest wynika z tego, że po prostu klimat się zmienił, tak? Bo nastąpiło to odczarowanie świata, już wiadomo, że nauka się jakby całkowicie usamodzielniła od wiary, od religii i no rzeczywiście, wiesz, ale ludzie są wierzący, więc mają prawo to łączyć też, znowu będę tu bronić z tej strony, że taki pomysł, żeby właśnie, powiedzmy, uznawać to jako taki inteligentny projekt właśnie takiego kreatora, który był na początku i wymyślił na przykład mechanizm ewolucji, który podobno, no wiesz, no też nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, odkryć, czy to jest wieczny mechanizm, czy on się zdarzył tylko raz tu na Ziemi, czy nie wiadomo. Znaczy, mechanizm ewolucji, on zdarza się non-stop, tak? No, możemy się zastanawiać, czy życie, które ewoluuje, pojawiło się raz na Ziemi, tak? No najwidoczniej tak, skoro istnieje. No tak, no jeśli. No, no tak, natomiast to, że życie ewoluuje, czyli że ewolucja jakby istnieje, tak, w sensie procesu, no to po prostu to widać, tak? Tutaj nie trzeba. Mhm.
Nie trzeba specjalnie się nad tym zastanawiać. Skupmy się może rzeczywiście na tym wątku tej myśli Kościoła, który łączy się tam, próbuje się połączyć. Tak? Pomijmy kreacjonistów, którzy odrzucają, którzy ewolucję, którzy się z nią kłócą. Tak? Skupmy się na tych, którzy to łączą. Tak? Tak jak wspomniałaś, kiedyś ta ewolucja musiała się zapoczątkować. Tak? Ale no, przy czym Darwin opisuje ewolucję gatunków. Mhm. Natomiast pojęcie ewolucja ma szerszy kontekst, tak? Czyli o gatunkach mówimy wtedy, kiedy już było jakieś życie i ono, prawda, się tam rozmnażało i co jakiś czas wskutek ewolucji powstawały nowe gatunki, tak? To o takiej ewolucji mówimy, mówiąc o ewolucji tej biologicznej czy darwinowskiej. Tak. Ale no na przykład może mówić, nie wiem, o ewolucji motoryzacji. Tak? Jeśli spojrzymy samochody, jakie były 100 lat temu, jakie są dzisiaj, tak? No to widzimy ewolucję, widzimy. Aha, czyli mechanizm postępu, czyli właściwie tak, nawet tak. Nie wiadomo, czy postępu, bo postęp to też jest takie trochę grząskie. Mechanizm rozwijania. Mechanizm właśnie rozwoju jest po prostu wbudowany we wszechświat, można powiedzieć. Tak, słowo ewolucja mniej więcej, no nie sprawdzałem dokładnie definicji słownikowej, ale ono oznacza jakąś powolną zmianę. Tak. W przeciwieństwie do rewolucji, gdzie ta zmiana jest szybka, tak? To ewolucja znaczy powolną zmianę. I teraz jeśli zastanawiamy, jak powstało to pierwsze życie, tak, no bo ono musiało kiedyś jakoś powstać, to też nie musiało być tak, że ono powstało nagle, nie wiem, uderzył piorun i z niczego powstało coś, tak, albo zupełnie z przypadkowych jakichś komponentów nagle się coś złożyło i uruchomiło. No to ten proces powstania pierwszej na przykład żywej komórki, to też mogła być jakaś ewolucja, tylko że to nie była jeszcze ewolucja biologiczna, bo ona nie dotyczyła czegoś, co żyło, co funkcjonowało, tak? No, są różne teorie naukowe, jak to życie mogło powstać. No, zgadza się. Całkowicie różne. Jest to ciężko badać, dlatego że było to kilka miliardów lat temu na obszarze całej Ziemi, tak? Albo nawet i nie całej Ziemi, bo równie dobrze to życie pierwsze mogło być przeniesione tutaj gdzieś przez jakąś kometę, tak? Z jakiegoś innego obszaru kosmosu. Także nie znamy nawet, nie wiemy nawet, w jakich warunkach to życie powstawało. Tak. Wiadomo na przykład, że bez problemu można w próbówce z jakichś tam podstawowych składników stworzyć aminokwasy, białka, czyli takie podstawowe cegiełki życia, tak? A jak to później się powoli, kroczek po kroczku rozwijało, aż nagle możemy stwierdzić, że to, co mamy, jest żywą komórką. Tego dokładnie jeszcze nie wiadomo, hipotez jest wiele. No właśnie, chciałam powiedzieć też, że właśnie, że tak powiem, powstanie życia nie da się otworzyć w warunkach laboratoryjnych, więc no jest to... To znaczy, nie wiadomo, czy się nie da, tylko że jest problem inny. Nawet gdyby się dało stworzyć zupełnie nowe życie w laboratorium, tak? Tak. Jakby próbując odtworzyć zakładane procesy, które tam parę miliardów lat temu miały miejsce, to dalej, nawet jeśli byśmy to życie stworzyli w laboratorium, to dalej nie mielibyśmy pewności, czy ten proces jest właśnie taki, jak miał miejsce wtedy. No tak. Bo równie dobrze możemy alternatywną drogę odnaleźć. Zgadza się. Także możemy znaleźć trzy alternatywne drogi, tak? I która z nich wtedy miała miejsce? No. Aczkolwiek na razie nie mamy takiej różnorodności. Hipotez jest bardzo wiele, natomiast no, żadna jeszcze nie została potwierdzona, że jest zdolna wytworzyć życie w sensie takim, jak nauka, to co nauka nazywa życiem. To co? Przechodzimy do kolejnego tematu. Ja bym chciał się zastanowić nad problemem pastafarianizmu a polityki, ponieważ właściwie 1/3 felietonu dotyczy właściwie jazdy po PiSie. Znaczy ja bym powiedziała tak, ja dokonam może takiej hermeneutyki. Dobrze. Opisu hermeneutycznego. Tak naprawdę odkrycie Homo naledi było tylko pretekstem, prawda? Tak, znaczy, punktem wyjścia. No punktem właśnie, wyjścia, taką mam zaczepką. Mam tak, takie żeby, odczucie, nie? Że tak, żeby pojeździć troszeczkę po religii i bardzo mocno po... Bardzo mocno po polityce, tak. Tak. Oczywiście. Czy my chcemy, żeby pastafarianizm kojarzył się jednoznacznie z polityką, z jakimiś... Z apolitycznością? Czy mamy... Nie, stanowczo pastafarianizm jako religia nie powinna się wtrącać do polityki. Natomiast to nie znaczy, że ja jako pastafarianin nie mam poglądów politycznych. No mam i je głoszę. I masz prawo do tego, oczywiście. Nie mam prawo do tego, przy czym w żaden sposób to nie jest jakby linia kościoła. Tak? A wyobraź sobie... W przeciwieństwie tutaj muszę zrobić analogię jakąś tam do Kościoła katolickiego, gdzie tam też się mówi, że Kościół jest apolityczny, ale wszyscy duchowni są obywatelami i mogą swoje jakby prawdy głosić, tak?
No cóż, dziwnie się składa, że akurat, dziwnie się składa, że akurat oni wszyscy jakby podzielają swoje poglądy polityczne, tak? No ja się wypowiadam tylko w swoim imieniu i to nie jest w żaden sposób firmowane przez Kościół Pastafariański, tak? No to jest moja prywatna opinia, można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. No dobrze, a powiedz mi, wyobrażasz sobie pastafarianina i jednocześnie zwolennika PiSu? Czy jest coś takiego, takie połączenie jest w ogóle możliwe? No właśnie. Moja wyobraźnia jest bardzo szeroka. Ja myślę, że jest tak. Powiem więcej, ja nawet bardzo, może nie jestem zwolennikiem PiSu, ale bardzo dobrze życzę PiSowi, jeśli chodzi o najbliższe wybory. Mimo, że jestem pastafarianinem. A dlaczego? Dlatego, że jestem też patriotą. I uważam, że to, co jest bardzo potrzebne w naszym kraju, to jest potrzeba deklerykalizacji. No, bardzo ale myślisz, że będzie szansa, jeśli PiS wygra właśnie takie, czegoś takiego? Myślę, że on szerzej. Uważam, że nic tak nie przyspieszy deklerykalizacji Polski, jak czteroletnie rządy PiS. Też kiedyś pomyślałem o tym, że można by zagłosować nawet na PiS, tylko po Nie, tego bym nie zrobił, dlatego że akurat nie jesteśmy jaszczurkami, nam ręce nie odrosną. Boję się, że jak zagłosuję na PiS, to mi ręka usta. I tak daleko bym się nie posuwał, ale... Powiedzmy, jak wygrają, nie będę z tego powodu płakał, tak? Te 4 lata wytrzymaliśmy jako naród już niejedną tragedię, tak? Wytrzymaliśmy nawet już 2-lecie rządów PiSu, Samoobrony i LPR-u. Także wytrzymamy i te 4 lata. Czyli uważasz jednak, że rozsądek zwycięży, tak? Ja uważam, że w życiu jest tak, że jak życie jest trochę jak wahadło, tak, że jeśli za bardzo je przeciągniemy w prawo, to ono wtedy bardzo mocno odbije w lewo, ale później się w końcu ustabilizuje, tak? Czyli trzymając się tej analogii, PiS będzie bardzo mocno klerykalizował Polskę, co się skończy totalną deklerykalizacją, tak? Bo wyjdzie na to, że tylko PiS chce tej klerykalizacji, a cała reszta społeczeństwa, no może poza jakimś tam wąskim marginesem, im bardziej ten kraj będzie klerykalizowany, tym bardziej oni będą rozumieli, że należy go odklerykalizować. No tak, to się po prostu przeje. Oj, zdecydowanie. To już mieliśmy parę razy przykłady, że chociażby reformy Giertycha w szkole, tak? Kiedy zanim robił te reformy, to powiedzmy nikt specjalnie się tymi sprawami nie przejmował, natomiast kiedy zaczął robić reformy, to taki opór w kierunku tego typu reformom stał się bardzo silny. Tak samo w 2005 roku nikt specjalnie się nie przejmował, znaczy no prawie nikt, że PiS może przyjść, może przejąć władzę, tak, a kiedy przejął i 2 lata porządził, to w 2007 mieliśmy niesłychaną górkę, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą. Tak. Mnóstwo ludzi, którzy zwykle nie chodzą na wybory, poszli po to, żeby zagłosować przeciwko. Także tutaj jak oni teraz wytrzymają, załóżmy nawet 4 lata, tak, jestem spokojny o frekwencję w następnych wyborach za 4 lata, tak, frekwencja będzie na pewno rekordowa. Problem jest taki, słuchaj, że wtedy, kiedy oni wygrali, to nikt nie wiedział, czym to się skończy. Natomiast tutaj jakby mamy pełną świadomość. Ale to my jako część społeczeństwa, natomiast albo część społeczeństwa, albo nie wie, bo po prostu wierzy w PiS w sposób jak najbardziej religijny, tak? To już przypomina jakieś wyznanie, a nie kierowanie się jakimś rozsądkiem politycznym. Albo są to młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, czym to się skończy, tak? Bo nie pamiętają. Tak? No to też. Pamiętajmy, że jednak od 2005 czy 2007, to już parę lat minęło, weszło nowe pokolenie, tak, które nie pamięta i głosuje, jak głosuje. A poza tym druga rzecz, że jeśli obserwujecie sondaże, to drastycznie się zmienia poparcie pomiędzy Platformą a PiS-em. Ale jeśli popatrzymy tylko i wyłącznie na poparcie dla PiS-u, to ono aż tak bardzo nie urosło, bo ono było gdzieś tam w okolicach 29-30%, no, 30%, 34-35%, czyli 4-5-6%. I tak już to po prostu Platformie poleciało na PiS. Tak. I to jest wynik tego, że PiS może wygrać. PiS może wygrać. Czyli powiedzmy ten betonowy elektorat PiS-u, około 30% stoi przy PiS-ie, plus jeszcze jakieś 4% młodych ludzi, którzy nie pamiętają, jak to kiedyś było, tak? Albo pamiętają, a im się to, albo wiedzą, ale im się właśnie takie rozwiązanie podoba. No czemu nie? Też tak trzeba być.
Czyli podsumowując, można by stwierdzić, że sami pastafarianie jako tako mają prawo oczywiście być jak najbardziej osobami politycznie ukierunkowanymi właściwie w dowolny sposób. Natomiast sam pastafarianizm nie powinien się angażować jako kościół. Kościół nie powinien się angażować zdecydowanie. No my nie mamy jakby swojej ambony, z której teoretycznie moglibyśmy zachęcać do głosowania w tę czy w inną stronę, ale równie dobrze za chwilę, jeśli się znajdzie ktoś kto chce poruszać inne tematy albo kontrować to, co ja napisałem, to przepraszam, że wpuścicie go na antenę. No oczywiście, zachęcamy wszystkich jak najszerszego udziału. Mnie to bardzo by cieszyło, bo właśnie też chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że kościół pastafariański jest łączony z jakąś ideologią polityczną antypisowską. Tak? Ja po prostu pisząc felieton wyrzuciłem to, co mi leżało na sercu, tak? Raczej na wątrobie? To, co na wątrobie też, oczywiście, no ale no, trudno było się nie wyrzeć, prawda? No tak. Czasem trzeba. Zresztą jeśli się, powiedzmy szczerze, jeśli się zaczęło Komunaledi, tak? Tak. To nie wspomnieć o panu senatorze Kogucie. Wiedziałem, że to no to tak jakby opisać jedną połówkę jabłka, a nie wspomnieć o drugiej. Tak? Jakby napisać coś o, jakby napisać coś o Romeo, a nie wspomnieć o Julii. Albo, że tak powiem, dalej z wątroby wyrzucę, mówić o PiSie, a nie wspomnieć o hipokryzji, tak? No nie da się po prostu, no. Dobrze, a teraz jeszcze jeden taki zarzut, który dosyć często chyba my jako pastafarianie spotykamy, że w zasadzie cała nasza krytyka się odnosi do jedynie wiary katolickiej, a nie odnosimy się do innych religii po prostu. Jak się skupiam nad tą krytyką, tak jak przysłuchuję się tej krytyce, która dotyka naszego wyznania, to ja bym tą krytykę podzielił na dwie grupy. Pierwsza grupa tej krytyki oscyluje wokół tego, że my jesteśmy bardzo podobni, a więc parodujemy religię chrześcijańską, czy kościół katolicki. Tak. A drugi rodzaj krytyki polega na tym, że my jesteśmy tacy różni, tacy inni. Naprawdę, bo albo się dopatrują, że mamy jakieś podobieństwa, albo że u nas jest zupełnie coś innego, na przykład taką innością, której nie potrafią zrozumieć, jest to, że u nas Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Tak? Że za Boga nie będziemy oddawać życie, za naszego Boga oczywiście, tak? Że nie będziemy oddawać życie, że to nie Bóg u nas jest tą najwyższą ikoną, a raczej człowiek. I oni tego nie potrafią zrozumieć, a więc my nie jesteśmy religią. Albo naśmiewamy się z ich Boga, a więc nie jesteśmy religią, bo jesteśmy parodią religii. Tak? No i tak źle, tak niedobrze. No tak, to rzeczywiście... To trudno z tym walczyć, bo w którą stronę by się nie poszło, to jest źle. Tylko, że tutaj chodziło o coś innego, Mirku? Chodziło mi o typowo wiarę katolicką. Dlaczego nie odnosimy się do islamu? Dlaczego Czasami się odnosimy, ale najpierw musielibyśmy założyć, że my rzeczywiście kpimy z kościoła katolickiego. No tak? Więc bo właśnie. Wyszliśmy z takiej tezy, że my jednak kpimy, tak? Znaczy to pytanie wychodzi z tej tezy, że my jednak kpimy z kościoła katolickiego, a nie kpimy na przykład z islamu. Powiem wprost. Ja uważam, że religia, każda religia, nawet i nasza, jak najbardziej zasługuje na to, żeby z niej kpić. Może inaczej, może nie zasługuje. Nie powinno się nikomu ograniczać prawa do robienia sobie żartów z religii. Jakiejkolwiek. Tak, tylko pytanie, jak te żarty daleko mogą być posunięte. Nie? No właśnie, do którego momentu? No bo to jest duży problem. Granicy. A ja bym powiedział, że ta granica musi być posunięta bardzo daleko. W sytuacji, jeśli coś jest prezentowane w sposób publiczny, tak? Czyli tak jak na przykład moje poglądy, czy nasze poglądy tutaj dzisiaj, to automatycznie musimy nastawić się, że będą publicznie krytykowane, a więc również i obśmiewane. Co innego, jeśli ktoś na przykład robi dziwne rzeczy u siebie w domu, tak? To jest jego prywatna sprawa i nie będziemy w to wnikać. Natomiast jeśli ktoś na przykład ze swoimi dziwnymi poglądami wychodzi publicznie, tak? Może nie dziwnym, jakimiś poglądami, tak? No to są tacy, którzy z tymi poglądami się będą zgadzać i tacy, którzy się nie będą zgadzać, tak? Jeśli ktoś tu upublicznia swoje poglądy, to wystawia się na publiczną krytykę i publiczną satyrę. Ponieważ Kościół, każdy jeden, przynajmniej te, które znam, działa w sposób publiczny, więc w pełni otwiera się na to, żeby brać na klatę całą tą krytykę, łącznie z satyrą, kpiną, drwiną i szyderstwem, co może być odpowiedzią na to, co dana religia głosi. Ja jestem na to gotowy. No, świetnie, że jesteś na to gotowy. Ja myślę, że inni niekoniecznie. Oczywiście tą granicą
Tą granicą jest jakieś minimum kultury, to znaczy jeśli zaczynamy, dochodzimy do gruźb albo do wyzwisk takich prymitywnych, to oczywiście to już jest przekroczenie jakiejkolwiek granicy, tak? Natomiast jeśli ktoś będzie sobie kpił i drwił i szydził z moich poglądów, ale zaznaczał z moich poglądów, a nie ze mnie. Tak? Jasne. Bo tutaj też to też osoby bardzo często broniące religii przed różnymi atakami nie odróżniają człowieka od jego poglądów. No moich tak. poglądów obrazić nie można, tak powiem. Tak, można tak. obrazić mnie. Jeśli ktoś powie, że ja jestem idiotą, to obrazi mnie. Natomiast jeśli powie, że moje poglądy są idiotyczne, no to mnie nie obraża właściwie. A jeśli twoją żonę by obrażał na przykład? A czy moja żona udziela się publicznie? Znaczy, jeśli by się udzielała, dajmy na to. Jeśli by się udzielała publicznie, załóżmy, że moją żoną jest pani premier Kopacz. Na przykład. Na przykład. I w ramach swojej działalności publicznej robi pewne rzeczy i głosi pewne rzeczy, to za te rzeczy można je krytykować. Natomiast oprócz tego ma jakąś swoją strefę prywatną. Mhm. Na przykład, nie wiem, lubi seks z pejczami. Na tak? przykład. No, na przykład, na tak? Ale to jest, ona się z tym nie obnosi, to jest jej prywatna sprawa. Nawet gdyby ktoś się o tym dowiedział, wyszpiegowałby to, tak? Podejrzał gdzieś tam przez firankę, nie ma prawa tego publicznie krytykować, ani nawet ogłaszać, bo to jest sprawa, z którą ona publicznie nie wychodzi. No zgadza się, to są właśnie granice wolności słowa, można powiedzieć, nie? Które są też często, no, że tak powiem... No dobrze, ale ja jeszcze dążę do tego, że czy... To, że ktoś wierzy w Boga i wie, właściwie to taki wierzący to jest pewny tego, że ten Bóg istnieje, to czy ma prawo bronić tego swojego Boga przed takim atakiem? Ma obowiązek. Ma obowiązek, czyli w zasadzie... Ja jestem za tym, żeby... To nawet nie jest kwestia wiary, jestem za tym, że jeśli ktoś głosi swoje poglądy, tak, to powinien być gotów ich bronić. Czyli w zasadzie ta ustawa o obrazie uczuć religijnych jest jak najbardziej uzasadniona. Nie, ponieważ powiedziałem, że obrazić można człowieka, a nie jego poglądy. Powtórzę po chyba Urbanie, który niedawno w sądzie się tłumaczył z obrazy uczuć religijnych. I on wspomniał coś takiego, że uczucia to jest na przykład strach albo miłość. Czy można obrazić strach? No strach nie. No właśnie, a miłość? Poczucie świętości. Ale jakie to jest uczucie świętości? No, że na przykład coś jest dla ciebie tak święte, że jest po prostu no, przez ciebie jakoś tam, nie wiem, uwielbiane, nie wiem, miłowane i jest to nawet temat tabu i teraz ktoś przychodzi i na przykład, nie wiem, kopie albo pluje na to, tak? I no to jest problem, tak? Czy... To ja musiałbym powiedzieć, to zależy jak bardzo jest to namacalne, tak? Na pewno bym w jakiś sposób, ale zaznaczam w jakiś sposób, chronił przedmioty, które są przedmiotem kultu. I już wyjaśniam, o co chodzi. Bo akurat ta ustawa o obrazie uczuć religijnych, ona właśnie wspomina o profanowaniu przedmiotów i miejsca kultu. Przy czym jest to strasznie szeroko rozciągane. Mianowicie, jak ktoś coś wspomni na przykład o autorach Biblii, to też już jest profanacja przedmiotu kultu. No więc właśnie. No, no to jest według mnie jest to zbyt szeroko. Poza tym, kto powiedział, że to, co jest dla nas ważne, nazwijmy to tak święte, to musi być związane z religią. A jeśli to nie jest związane z religią? No właśnie, czy sakrum może być świeckie? Tak. I teraz pamiętacie na pewno taki film Pulp Fiction i pamiętacie boksera Butcha, który ryzykował życie dla zegarka. Wyjątkowo zegarek, który miał swoją tam, prawda, historię, wiązał się z jego ojcem, z jego dziadkiem, tak? No to była najważniejsza rzecz, najważniejszy przedmiot w jego życiu. Ważniejszy niż jego życie, bo mówię, był w stanie zaryzykować życie za to, żeby ten przedmiot odzyskać. Odzyskać, tak. Tak? To była dla niego największa świętość. I załóżmy teraz, że ja mam taką świętość u siebie w domu, tak? I ktoś przyjdzie i weźmie tą moją świętość, ten mój zegarek, tak? I na przykład ciśnie nim o podłogę i go rozbije, tak? A ktoś inny pójdzie do kościoła i przewróci kielich z monstrancją na przykład, tak? Czyli jeden i drugi osobnik naruszył jakąś świętość. Tylko, że tak, ten pierwszy, który rozbił zegarek, rzecz dla mnie najważniejszą, chyba to
fizycznie w życiu, może być co najwyżej skazany, ewentualnie mi zwróci wartość tego finansową tego zegarka, która może być śmiesznie mała, tak, w porównaniu do moich emocji, które wiążę z tym zegarkiem. Ewentualnie jeszcze można go skazać pewnie na jakąś grzywnę za czyn chuligański, natomiast jeśli ktoś pójdzie i tam przewróci kielich z monstrancją, to może iść za to na 2 lata do więzienia. No to sobie dlatego, że tamta świętość, tamto sakrum jest religijne, a to sakrum jest usankcjonowane właśnie w prawie, tak, jako sakrum, a to, no tak, tak. Znaczy, każdy człowiek ma prawo mieć jakieś rzeczy, które jakieś wyjątkowo szanuje, ale to powinny być jego prywatne rzeczy, tak, które on ma u siebie i jeśli są dla niego ważne i on mówi ludziom wkoło niego, że są ważne, dobra, uszanujemy, nie będziemy tego twojego zegarka niszczyć. Natomiast możemy się śmiać z tego, że dla ciebie zegarek jest najważniejszy. Zrozum to, człowieku. Możemy się z ciebie śmiać. Czy dla ciebie zegarek jest najważniejszy z takiego czy z innego powodu? Komuś to się może wydawać śmieszne. Więc jego wolnością słowa jest mówić o tym, że jest to śmieszne. To chyba tutaj wyczerpałeś temat, myślę. Jak na razie przynajmniej. To znaczy, jeśli mogę słówko, bo zaczęliśmy od tego, czy właśnie od śmiania się z kościoła i ja pociągnąłem temat, że uważam, czy śmiania się z religii, ja uważam, że wolno śmiać się z kościołów, wolno śmiać się z religii, wolno śmiać się z wierzeń, natomiast co chciałbym dodać, jako pastafarianin tego nie robię. To też jest moja wolna wola, czy ja się, tak, czy ja z tego prawa do wyśmiewania co skorzystasz, tak. To będę korzystał. Ja myślę, natomiast, jest... natomiast jak najbardziej jestem, że tak powiem, zeszły Shirley. Tak? I uważam, że każdy ma prawo, niezbywalne prawo do tego, żeby jakąkolwiek religię obśmiewać, aczkolwiek nie każdy to musi robić. Ja myślę, że też jest to kwestia smaku, wiesz, czasami. Tak, oczywiście, no kwestia smaku, ale mówię, no my jako pastafarianie, bo wielu osobom właśnie kościół pastafariański kojarzy się z takim kościołem antykatolickim. Całkowicie niesłusznie. My się w ogóle nie zajmujemy kościołem katolickim. W ogóle. Oczywiście jak rozmawiamy o religii, to nie sposób nie wspomnieć, ale to nie jest jakby no, cel naszego działania. No, ponieważ... My się bardziej zajmujemy własną religią, a tak, to, że inni na nas patrzą i potem mówią, że zajmujecie się religią katolicką. Odniesienia do katolicyzmu są, ponieważ żyjemy w kraju, no, gdzie jednak większość ludzi jest katolikami. No, nie możemy się odnosić do islamu, bo nie znamy, prawdę mówiąc, tej wiary, tej religii. Także jest to chyba całkowicie... No... Poza tym problem jest inny, bo dlaczego my czasem wspominamy o kościele katolickim? Dlatego, że my tak naprawdę walczymy o swoje miejsce w państwie polskim. No więc właśnie. A to miejsce musimy sobie wywalczyć jakby z rządem, tak? Z polską władzą, która niestety jest bardzo mocno sklerykalizowana przez Kościół katolicki, dlatego nie chce nas wpuścić, no nie na salony, ale na, jakby nie chcą nas zarejestrować, nie chcą dać nam równych praw, tak? No tak. Wcale nie chcemy, nie wiem, zniszczyć Kościoła. Ja jestem wrogiem Kościoła katolickiego. Ja chcę tylko, by moja religia, mój Kościół miał takie same prawa jak Kościół katolicki. Te prawa ja żądam od władzy świeckiej. Ja nie mam żadnego interesu, ja do niczego nie chodzę do Kościoła katolickiego. Ja zgłaszam swoje pretensje do władzy świeckiej, do władzy państwowej. Tak, zresztą te prawa są zagwarantowane w Konstytucji, dlatego też nie rozumiem. No ale to jest inna historia jakby zupełnie. No tak, ale właśnie dopominając się tych praw, to muszę mówić, no chcę mieć to samo, co inny kościół, a że tak naprawdę tym innym kościołem w tym kraju, który ma te wszystkie prawa i z tych praw korzysta, jest kościół katolicki, no to muszę się w jakiś sposób do tego odnieść. Jasne. Zresztą nawet nie mamy innej możliwości, no bo nie znamy innych religii w zasadzie, które są aż tak popularne u nas w kraju, jak kościół katolicki, dlatego ja często mówię, że w zasadzie krytykują na przykład to, że my nie jesteśmy państwem katolickim. Ja uważam, że jesteśmy państwem katolickim, ponieważ większość praw jest dostosowana pod kościół katolicki po prostu. A niektóre przepisy, a po drugie większość polityków, którzy ustanawiają te przepisy są katolikami po prostu. Dlatego, że żyjemy w kraju katolickim. Też mają nastawienie, że tak powiem, pewne założenia, być może nawet nie wiem, Waldek, czy wiesz, ale gdybyś chciał, aby radio świeżo utworzone uzyskało taki status, to się nazywa medium społeczne?
No. Tak, tak, tak. To chyba, muszę... chyba tak. To żeby taki status otrzymać, tak, i wtedy powiedzmy nie płacić jakiejś koncesji, to musiałbyś prezentować wartości chrześcijańskie. Nie tak wierzę. Ustawa wyraźnie wprost mówi. Tak? Czyli wartości pastafariańskie musiałbyś odrzucić, a przyjąć wartości chrześcijańskie, które akurat no, mi mniej by pasowały. No jest to pewien monopol, no jednak. No to jest, jako to, nadawca to jest... społeczny, jakbyśmy chcieli nadawca nadawać, społeczny. To właśnie byśmy musieli prezentować wartości chrześcijańskie właśnie. Czyli sprzeczne z naszymi wartościami w jakiejś części. No, częściowo. Częściowo sprzeczne, no myślę, że skoro wiesz, no, najwyższą wartością w katolicyzmie jest zbawienie, no to ja myślę, że w pastafarianizmie, no niekoniecznie, nie? Więc no właśnie nie, u nas nie najwyższym problem jest raczej dobro człowieka. Tak, tak. Tu na ziemi, za życia. No, te zbiory się nie pokrywają, nie są łączne. Jest jakaś część wspólna, na pewno. Czyli dopóki jest taki zapis w ustawie, nie jesteśmy w stanie być nadawcą społecznym. Tak, i to właśnie jest dyskryminacja, ale to nie dyskryminuje nas przecież Kościół katolicki, to nas dyskryminuje państwo polskie, które taki przepis ustanowiło. No dobrze. Myślę, że do tematów wartości jeszcze wrócimy. Do tematu wartości jeszcze bardzo chętnie. Bardzo ciekawy temat. Przy okazji następnego felietonu. Na zakończenie zapraszamy Was, wszystkich słuchaczy, do czynnego udziału w naszych radiowych dyskusjach. Dzwońcie do nas na numer telefonu 587-339-655. Można napisać maila też. Lub piszcie na adres e-mail radiopasta@klps.pl. Jeśli będą jakieś głosy w dyskusji na temat dzisiaj poruszony, którykolwiek, odpowiemy na nie przy okazji emisji kolejnych odcinków. Możemy się zawsze przecież do tego odnieść. W przyszłym tygodniu zmierzymy się z felietonem obecnej tutaj w studiu siostry Asi na temat wartości pastafariańskich. Już się cieszę. Wchodzimy więc w aksjologię. Przypominam też, że w każdą środę od godziny 19 możecie wysłuchać odpowiedzi na pytania, które zadajecie telefonicznie. Do usłyszenia, żegna się z Wami brat Mirek. Pozdrawiam słuchaczy jeszcze raz wszyscy serdecznie. Siostra Asia. Do usłyszenia w następnym odcinku. I brat Waldek. Niech latający potwór spaghetti będzie z Wami. Ramen. Ramen. Ramen.